Cześć, witajcie. Ogromne wietrzysko dzisiaj w Bydgoszczy. Przed naszą galą łączy nas Bydgoszcz. Przywieźliśmy 20 kalendarzy do firmy, którą dzisiaj chcemy Wam pokazać i podziękować za to, że wsparli nasz kalendarz charytatywny. Oni mieszczą się w tym nowym budynku naprzeciwko opery na ulicy Grottera 4, także zapraszamy serdecznie. Adam Koździewski, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze co, to chciałem podziękować za to, że wsparliście nasz kalendarz charytatywny. Z przyjemnością. Dom dziecka nastolarskiego. Widzę, kalendarze leżą. Leżą, zostały przeznaczone na nagrody w konkursie. A to może usiądziemy, porozmawiamy chwilkę. Proszę bardzo. Witam serdecznie, dziękuję jeszcze raz, już pewnie się powtarzam po raz któryś, ale dziękuję za wsparcie kalendarza charytatywnego, z którego cały koszt poszedł na Dom Dziecka przy ulicy Stolarskiej. Wy wsparliście nasz kalendarz przed galą, wiem, że tutaj byli reprezentacja była u nas na gali, też się bardzo cieszymy. Z przygodami zresztą. Tak, słyszałem, że z przygodami. Proszę trochę powiedzieć o firmie parę słów, czym się zajmujecie? Firma istnieje na rynku 10 lat. Zajmujemy się delegowaniem opiekunów osób starszych do Niemiec. Mamy klientów właściwie tylko w Niemczech. Nasze panie wyjeżdżają, żeby się zajmować tam właśnie seniorami. Próbowaliśmy też rozszerzyć działalność tutaj na rynek polski. Niestety nie znajdujemy jeszcze odbiorców. Rynek się bardzo zmienia, firma się rozwija, próbujemy się dostosować do tego, co się na rynku dzieje, bo to się zmienia bardzo dynamicznie, zmieniają się przepisy, zmieniają się dyrektywy unijne, więc cały czas musimy gdzieś tam lawirować, żeby się utrzymać w gąszczu tych wszystkich. Kogo poszukujecie tutaj w Polsce? Może żeby osoby, które nas oglądają, może szukają takiego właśnie, takiej firmy, która właśnie pośredniczy? Pierwszym kryterium takim niezbędnym jest znajomość języka niemieckiego. Bez tego w zasadzie no, nie ma możliwości wyjazdu, ponieważ często osoby, które wyjeżdżają tam są, tylko jest ta osoba, która wyjeżdża plus podopieczny i nie ma możliwości kontaktu z nikim innym, kto pomoże w tłumaczeniu, czy pomoże w zrozumieniu tego, co tam się dzieje na miejscu, czyli taki kandydat musi zrozumieć, co boli podopiecznego, czy on jest głodny, czy jest mu zimno, czy potrzebuje pomocy, czyli musi być na tyle samodzielny, żeby mógł się z tym podopiecznym porozumieć. Drugie kryterium, bardzo mile widziane, aczkolwiek nie niezbędne, to jest doświadczenie w opiece. I to może być doświadczenie w rodzinie, to może być doświadczenie z kimś bliskim, to może być jakiś wolontariat w hospicjum, albo gdzieś w szpitalu, albo ktoś, kto pracował wcześniej na przykład w szpitalu, ma doświadczenie z pacjentami. I to w zasadzie tyle. Gotowość do wyjazdu, gotowość niesienia pomocy drugiej osobie. Przy okazji można zarobić pieniądze. Często są to takie kandydatury, takie osoby, które nie mają możliwości tutaj podjęcia pracy z różnych powodów, albo z powodu wieku, albo z powodu jakichś innych ograniczeń, a tam w zasadzie poza tymi dwoma kryteriami. Podejrzewam, że przypadki są różne, ale czy więcej jest może takich osób, które wymagają opieki, które są schorowane mocno i czy bardziej to są osoby, których rodzina zabiegana w życiu codziennym, nie ma dla nich czasu i bardziej potrzeba towarzystwa takiej osobie. Rzeczywiście przypadki są różne, natomiast w ostatnich latach obserwujemy taką tendencję, że jednak więcej mamy takich pacjentów, takich podopiecznych, którzy wymagają jednak większego takiego nakładu opieki, czyli nie jest to takie typowe towarzystwo, czy poczytanie książki, czy wyjście na spacer, czy pogranie w szachy właśnie. Tylko już taka opieka stricte związana z toaletą, z higieną, z przygotowaniem posiłków, nawet podawaniem tych posiłków. Często to są osoby leżące, które wymagają też transferu, na przykład pod prysznic i tak dalej. Więc tendencja jest taka, że trochę się to zmieniło i teraz już idzie to w tym kierunku, że to są osoby często też leżące,
mniej jest takich właśnie pań, które jadą potowarzyszyć tym osobom, a więcej takich pań, które się rzeczywiście muszą nimi zajmować tak opiekuńczo. Nawiązują się pewnie przyjaźnie. Czy macie tak, że na przykład panie, które jadą tam opiekować się z tymi starszymi osobami, że są telefony, że koniecznie ma ta pani Krysia do nas przyjechać, a nie ktoś inny? Czy nie ma takich historii? Oczywiście mnóstwo jest takich historii i oczywiście te panie są zawsze niezastąpione i każda kolejna, która jedzie, żeby tamtą zastąpić, kiedy ta poprzednia zjeżdża do Polski, to nie jest to, więc najlepiej gdybyśmy sklonowali panią Krysię i pani Krysia druga pojechałaby za panią Krysię pierwszą, to byłoby optymalnie. Wiadomo, jak jest z osobami starszymi. One mają swoje preferencje. Jeżeli gdzieś ta chemia już zaskoczy i ta nić porozumienia się nawiąże, to już potem tak dobrze funkcjonuje, że trudno jest z tego zrezygnować. Drugą stroną medalu, taką trochę smutniejszą, jest to, że te opiekunki też się przywiązują do swoich podopiecznych. Kiedy ci podopieczni niestety umierają, a no wiadomo, że to jest ten wiek, że to się często zdarza, to jest naprawdę czarna rozpacz. One potem potrzebują czasu, żeby dojść do siebie, wracają do Polski i długo, długo zwlekają przed przyjęciem nowego zlecenia, zanim tę swoją żałobę, powiedzmy umownie, przejdą po tym swoim podopiecznym. Pytanie ostatnie, może żeby tutaj nie zanudzić naszych widzów. Czy to częściej jeżdżą panie czy panowie? Czy panowie też w ogóle się podejmują takiej pracy? Tak, panowie się podejmują takiej pracy, natomiast miażdżąca przewaga jest kobiet, które wyjeżdżają, ale to też myślę, że wynika z tego, że chętniej kobiety są przyjmowane. To znaczy, że do mężczyzn jest raczej sceptyczny stosunek i dużo wyższe wymagania. Czyli oczekuje się od mężczyzn, którzy jadą, że mimo tego, że będą dobrze mówili po niemiecku, mieli doświadczenie w opiece, to najchętniej, żeby mieli w przeszłości swoje jakieś medyczne doświadczenia. Rozumiem, czyli albo jakiś pielęgniarz, albo sanitariusz medyczny, pielęgniarka, takie są osoby bardziej jakby do tej pracy się nadają. Tak. Znaczy może nie tyle nadają, ale są bardzo pożądane. Bo niektórzy mają jakieś takie wewnętrzne kompetencje, że są po prostu osobami empatycznymi i lubią ze starszymi osobami przebywać i to już jakby daje im taką przewagę nad pozostałymi, a mimo to nasi niemieccy klienci wolą jednak według tych swoich kryteriów wybierać opiekunów. Dobrze, to tym miłym akcentem będziemy kończyć. Dziękujemy jeszcze raz. Podziwiamy widoki, bo naprawdę budynek nowy, oddany, fajnie się prezentuje biuro. To też tutaj na pewno na filmie uchwycimy. Jeszcze raz dziękuję. Polecamy się na przyszłość. Dziękuję.